Cześć, ja jestem Bartek, jestem deweloperem w CodeQuestie i powiem wam trochę o JavaScript. Tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ci z was, którzy byli na Race Girlsach, liznęli trochę Rubiego, wiedzą, że jest to język serwerowy i że zwraca on nam HTML. Czyli coś tam się nie będziemy się mówić o tym, co się dzieje na serwerze, ale się wysyła jakieś zapytanie, serwer robi jakieś swoje rzeczy z bazą danych, jakieś kompiluje różne cuda i zwraca nam HTML, a ten HTML upiększamy przy pomocy CSS. I tak jak z Rubiem może być u was różnie, tak HTML i CSS już mieliście na poprzednich dwóch spotkaniach. Prawdopodobnie. Albo na pewno. Więc będę zakładał, że coś tam o tym HTML-u i CSS-ie wszyscy wiemy, ale nie będzie nic strasznego. I teraz przechodzimy do... To wszystko się dzieje po stronie backendu, przynajmniej w takim podstawowym setupie, czyli na serwerze, na jakiejś maszynie, która jest gdzieś w chmurze albo gdzieś fizycznie. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym, co się dzieje w JavaScriptie. JavaScript to jest język, który pracuje na naszej przeglądarce. Wszystkie współczesne przeglądarki wspierają JavaScript. Tak, i to są rzeczy, które się dzieją już na waszym komputerze, a nie gdzieś na jakimś serwerze. JavaScript jest odpowiedzialny za rewolucję ostatnich lat w internecie, bo żeby dostać nową stronę w HTML z serwera, wymagało to zawsze przeładowania całej strony. A od paru lat większość stron, może nie większość stron, ale jest dużo interakcji takich dużo szybszych, na przykład chociażby czat na Facebooku. Jak się wysyła wiadomości, to cała strona się nie przeładowuje. To, gdzie się doskrolowaliśmy na ścianie, zostaje w jednym miejscu. To się dzieje dzięki Ajaxowi. Ajax to jest asynchroniczna komunikacja właśnie. Asynchroniczna, mądre słowo. Przeglądarka łączy się z serwerem, wysyłając tylko te wiadomości. I plusy z tego są takie, że jeśli musielibyśmy przeładować całą stronę, to jest dużo więcej informacji. A tak, jeżeli tylko czatujemy na Facebooku i zmieniają się tylko pojedyncze wiadomości, to jest to dużo szybsze i ma się wrażenie, że to wszystko działa natychmiast. Przy przeładowaniu całej strony nie byłoby to możliwe. I jeszcze jedna rzecz, która do tego jest niezbędna, to jest JSON, do tego to jest tak tylko taki rys, powiedzmy, technologiczny, nie będziemy o tym mówić, ale JSON to jest format, w jakim te dane są przesyłane. To na Jaxel, tak? Tak, ale to jest tylko tak, o czemu... To ma na celu pokazać, czemu będziemy się uczyć JavaScriptu, czemu ten JavaScript jest niestety ważny, bo nie wszyscy go lubią, ten język jest dosyć... ma swój charakter. Tak jak Ruby jest takie ładne i takie płynące, to JavaScript jest bardziej taki wyboisty, że tak powiem. I to miało na celu pokazać, po co się go uczymy, że tylko dzięki JavaScriptowi, jakoś tak, to jest bardzo ciekawa historia, to się samo stało. Ktoś Netscape dodał kiedyś JavaScript do swojej przeglądarki i on został. I generalnie od tego czasu to jest jedyny sposób, żeby coś zmienić w stronie bez przeładowywania całej strony. I teraz wprowadzę was o co tak naprawdę chodzi. Kto nie robił nic innego, czy jest ktoś, kto nie robił nic poza HTML-em i CSS-em? Dobra. Troszeczkę tylko zaczęłam, bo nie zdążyłam tego. No przecież zaczęłaś. Nie przyznaję się. Okej. To zaczniemy od zmiennych. JavaScript, jak mówiłem, jest w każdej przeglądarce i każdy może z niego korzystać. Ja przyszykowałem taką prostą stronę. To jest przekopiowane jako przykład, żeby cokolwiek było. I jeżeli włączymy... Czy wszyscy mają Chroma? Tak, musimy mieć.
A zależy co innego możemy mieć. Jeżeli jest Firefox, to ok. W każdym razie, z tego co wiem, w Firefoxie też to działa, jak się kliknie prawym przyciskiem gdziekolwiek na stronie, to pojawi się takie inspect element, jeśli mamy po angielsku, albo zbadaj element, jeśli mamy po polsku. I to nam otworzy konsolę deweloperską. I w konsoli deweloperskiej gdzieś w Chromie, to jest akurat tutaj, nie wiem gdzie jest w Firefoxie, ale się otwiera taka konsola i ona jest całkiem pusta. I to jest konsola, w której możemy dawać polecenia JavaScriptowe. I pierwszą rzeczą, której się nauczymy, to jest zmienna. Czyli zmienne mieliśmy w szkole. Zakładam, że wszyscy skończyliśmy szkołę jakąś. Ale było coś takiego jak zmienna X, zmienna Y. Dla hardkorowców była to zmienna Z. I zmienna pozwala nam przechować coś pod, jak gdyby jest opakowaniem. Czyli możemy zrobić zmienne przy pomocy słówka kluczowego var. Robię w JavaScriptie, możemy zrobić var name i podać tutaj w takich ciapkach jakieś imię, na przykład tam jest mieczysło. Możesz to powiększyć? Tak, tak, tak. Od teraz w odzmienną name, jak piszemy tutaj name, on to nam podpowie, to będziemy mieli to imię Mieczysław. Możemy też podmieniać to dowolnie przy pomocy równa się, czyli robimy name równa się, bo się zaznajomiliśmy z Mieczysławem lepiej i mamy pod tą zmienną teraz Mietek. Zmienne mogą być różnego rodzaju. Jest coś takiego jak obiekty, teraz już nie będziemy tego dotykać teraz, ale mogą to równie dobrze być cyfry, czyli możemy zrobić sobie zmienną suma i coś dodać, na przykład 4 plus 14. I wtedy jak wpiszemy potem suma, to będzie to 18, bo on nam to policzył. I analogicznie możemy też takie zmienne wykorzystywać przy tworzeniu nowych zmiennych. Czyli jak zrobimy sobie zmienną super suma i zrobimy, to doszło nam jeszcze 15 do tamtej abstrakcyjnej sumy, zrobimy 15 plus suma, to ta super suma policzy nam to do 33. Czy ktoś ma jakieś pytania? W każdej chwili możecie mi zadawać pytania. Tak. Ja mam pytanie, dlaczego muszą być spacje między wszystkimi? Spacje muszą, to jest dobre pytanie. Słówko var musi być razem, bo ono oznacza, że będziemy definiować zmienne. Jest też różnica pomiędzy za pierwszym razem, jak używamy zmiennej, to ją definiujemy. I używamy wtedy słówka var. Natomiast potem, jak już mamy zdefiniowaną zmienną sumę, to możemy używać po prostu nazwy tej zmiennej. JavaScript jest przyjazny, w związku z czym, jeżeli nie użyjemy tego var, to w tym przypadku on też zadziała. Czyli jak robimy jakąś niezdefiniowaną sumę i zrobimy bez słówka var, to i tak zadziała. Ale jest to zła praktyka i to działa tylko w niektórych przypadkach. Trzeba na to. Generalnie używamy tego var. Bartek, ale pytanie było o spację. Dobry. Spację dużo pomiędzy słówkiem tym kluczowym var, pomiędzy. Potem jest nazwa musi być jednym ciągiem znaków. Tutaj nie musi być tych spacji. Czyli 4 plus 14 równie dobrze może być bez tak, spacji. Wszystko mogłoby tak? być razem. Tak. Mhm. Czyli podkreślników też nie może być. Podkreślniki mogą być. Myślników nie może być. Bo myślniki, bo można też odejmować. Myśmy mieli różnicę. To wtedy tutaj on nie wiedziałby co zrobić, gdyby były w nazwach myślniki, to dla niego to jest to samo co mieć, więc nie wiedziałby co zrobić. Więc to są zmienne. Są też tablice, które się nazywają z angielskiego array. Tablica to jest kilka zmiennych spakowanych razem. Składnia jest taka, że używamy tych kwadratowych nawiasów i pomiędzy nimi wpisujemy po przecinkach te zmienne. Przykład byłby
i wtedy taka tablica nam się wyświetla, o, dokładnie w taki sposób. Do tablic można dodawać rzeczy przy pomocy po kropce wpisując push i dopisując coś nowego. Rzeczy w tablicy mogą być różnych rodzajów. W sensie jedna tablica może mieć w sobie i cyfry, i liczby, i tekst, i też zmienne boolean, do których dojdziemy. Właśnie teraz. Boolean to jest taki specjalny rodzaj zmiennej, która jest albo prawdą, albo fałszem. I tego używa się, tego będziemy używać później, czyli generalnie urządzenie się zmienną prawda. I wtedy tutaj ona wraca nam, znaczy przypisujemy do tej zmiennej wartość prawdy, albo możemy przypisać wartość fałszu. I to nam się przydaje w ifach. Ify służą do wykonywania instrukcji w zależności od warunku. Czyli tak jak stworzyliśmy sobie zmienne prawda i fałsz, to jak zrobimy sobie ifa i tu przekażemy tą, tu wpiszemy, możemy wpisać na bezpośrednio true. Działa to w taki sposób, czyli albo nie. Wstawiłeś kreskę, znaczy tego pipa. O. I w zależności od tego, co otrzymam pomiędzy tymi nawiasami, uprzedzając pytanie, tutaj może być spacja, zwróci nam to, co zostanie potem pomiędzy tymi wąsami mu przekazane. To jest ciężko pokazać w tej konsoli, natomiast to jest jak gdyby z tego używamy tych zmiennych typu boolean. Zmienne typu boolean, które są albo prawdą, albo fałszem, można ze sobą logicznie sumować. No, natomiast w liceum mieliśmy coś takiego jak rachunek zdań. To było takie dzióbki. Taki dzióbek i taki otwarty dzióbek, to oznaczało i lub. I to mniej więcej, nawet całkiem oznacza tyle, że jeżeli weźmiemy prawda i fałsz, to wtedy oba warunki będą musiały być prawdą. W związku z czym zwróci nam fałsz. Natomiast jeżeli użyjemy tych dwóch fajek i będziemy mieli prawda lub fałsz, to wtedy nam zwróci prawdę. Czyli on bierze obie rzeczy, znaczy bierze obie zmienne lub. W tym przypadku to są zmienne, ale jak piszemy to bezpośrednio, to też nam zadziała. Wykonuje instrukcję po obu stronach albo tych dwóch endów, albo tych dwóch pipe'ów i zwraca nam to, co z tego wychodzi. Można to oczywiście dowolnie mieszać. W tym przypadku tutaj mamy bezpośrednio wpisane false, a tutaj mamy zmienną fałsz, do której przypisaliśmy false. Więc w tym przypadku mamy fałsz lub fałsz, to znaczy, że to jest fałsz. I jest jeszcze jedna rzecz, którą liczniemy tutaj, to są funkcje. Funkcje, tak jak widać tutaj, definiuje się w taki sposób. I funkcje wykonują jakąś logikę, pozwalają nam zamknąć jakąś logikę pod nazwą. Przypisuje się je do zmiennych też. Czyli w tym przypadku nasza funkcja nazywa się even, przyjmuje jakiś numer. Ten kod sprawdza, czy ta liczba jest parzysta i jeżeli ta liczba jest parzysta, to bierze, to jest jakby argument funkcji też zmienna. Jeżeli ta liczba jest parzysta, to zwróci nam prawdę. Natomiast jeżeli nie jest parzysta, czyli ten if, tutaj ten warunek da nam false, to zwróci nam fałsz.
To są wielolinijkowe rzeczy, z tego nie będę w konsoli uruchamiał, ale to jest taki wprowadzenie do funkcji. Czy są jakieś pytania? Czy dostaniemy to potem? Tak, oczywiście. I na warsztatach będziecie od początku to wszystko robić jeszcze raz. Coś jeszcze? I rozumiem, że to, co nam teraz tłumaczysz, to jakby na bazie rozumieć podstawowych działań matematycznych, tak? Znaczy, to odpowiada nam, jak pytamy o jakieś tematy, nie wiem, zrób coś w zakresie jakiejś tam podstawy matematyki, tak? Czy... To są instrukcje dla JavaScriptu. Czyli to są, przykłady są akurat matematyczne, bo te koncepty tak de facto są matematyczne, zmienne. Tak. Natomiast używa się tego do mniej matematycznych rzeczy zazwyczaj. Zazwyczaj się właśnie na przykład, przykład. Możemy mieć w naszej aplikacji użytkownika, który ma imię i który ma nazwisko. I jeżeli byśmy chcieli, to są oba, to są stringi, czyli tekst. Jeżeli chcielibyśmy mieć jego całe imię, to byśmy zrobili to w taki sposób. Moglibyśmy wykorzystać już to imię, co mamy i możemy łączyć ze sobą tekst przy pomocy plusika. I wtedy odmienną full name będziemy mieli już zbudowane z tych dwóch rzeczy. Czyli to jest takie działanie matematyczne w służbie, że tak powiem, w szerszej służbie. A ja mam takie pytanie, dlaczego jak piszemy, definiujemy mu zmienną, to on pisze mu undefined? W sensie, to czy... dlatego, że ta operacja nic nie zwraca. Okej, okay, czyli jakby to znaczy... on po prostu mówi to, że jakby dla niego... Tak. Że to przyjął, ale... Tak, przypisał, ale nic nie zwrócił. To jest a propos funkcji, bo jeżeli zdefiniujemy funkcję, funkcja ma w składzie dokładnie tak, on się pisze function, potem w nawiasach są argumenty, to się przypisuje do zmiennej. I ta funkcja nie musi przyjmować argumentów, przyjmuje taką prostą funkcję i tutaj sobie zrobimy jest słówko, funkcja coś zwraca. Czyli funkcja jest... funkcja jest sposobem na stworzenie jakiejś reużywalnej akcji. Czyli rzeczy tak jak tutaj mamy, full name, to jest, zahaczymy się wokół tego. Tak jak tutaj tworzymy ten full name w miejscu, jeżeli wyświetlamy full name w różnych miejscach na naszej stronie i chcielibyśmy go stworzyć wiele razy, nie chcemy tego za każdym razem wpisywać, bo gdzieś popełnimy literówkę, albo... Ja to rozumiem, tylko ja dlatego też pytam, bo ja tak w Pythonie programuję, jak ja tam wpisuję zmianę, to jakby jeżeli on to przyjmuje, to jakby nie mam żadnej informacji zwrotnej. Ja tylko tutaj a fajnie z odpowiednikiem żadnej informacji okay. zwrotnej. Więc mogliśmy zrobić funkcję, która by przyjmowała dwa argumenty, imię i nazwisko. Jest słówko kluczowe return, które oznacza, co nam ta funkcja zwróci. Czyli w tym przypadku byśmy mieli return, to co przypisujemy tutaj do tej zmiennej. Imię plus spacja plus nazwisko. Oczywiście średnik, po każdej linii musi być, każdej instrukcji musi być, po prawie każdej instrukcji musi być średnik. I teraz znowu nam zwrócił undefined, ale przypisał tę funkcję do tej zmiennej. I teraz jak wpiszemy funkcja i w nawiasach podamy argumenty, czyli Mike Smith, to teraz właśnie zwróci nam to, co zwraca nam ta funkcja. Ta funkcja wzięła argument Mike, wzięła argument Smith, połączyła to się tutaj, czyli przypisała sobie do zmiennej imię Mike, do zmiennej nazwisko Smith i zwróciła nam imię plus ta spacja plus Smith, czyli Mike Smith. I do tym undefined się nie przyjmuje się, bo to po prostu oznacza, że nic nie zwraca. Czyli operacja się udała. Jak operacje się nie udają, to tak sypie na czerwono. No się często zdarza. Zresztą. Dobrze. Teraz powiem wam trochę, bo to jest takie suche bawienie się JavaScriptem w konsoli, ma mało zastosowania praktycznego. Powiem wam trochę o DOM-ie. DOM to znaczy Document Object Model.
I to jest, jeżeli nasz serwer lub w tym przypadku plik na dysku HTML-owy jest otwierany w przeglądarce, to przeglądarka go przetwarza. Dlatego mamy HTML wygląda tak, jak wygląda. Czyli jeżeli tutaj mamy przykład, to załóżmy, że na naszej stronie jest taki div o klasie box, w środku jest napisane items i jest lista, która ma dwa itemy. To, co robi przeglądarka w momencie, w którym to się otwiera w przeglądarce już, czyli nawet jeżeli jest to plik na dysku, tak jak ten tutaj indeks HTML, to jest po prostu plik HTML, który zapisałem na dysku. Jak się go otworzy w programie, jakim jest przeglądarka, to ona wtedy sobie tworzy takie drzewko, czyli patrzy tak, dobra, mamy ten div, on ma w sobie wszystko, czyli on będzie korzeniem naszego drzewa. Wewnątrz mamy po pierwsze string, tekst, jakiś items, a po drugie mamy UL, znacznik UL, czyli listę elementów. I potem jak gdyby ta lista jest korzeniem takiego sub drzewa, które ma w sobie dwa znaczniki LI, które w sobie mają tylko mają ten tekst item 1 i item 2. Więc to jest reprezentacja kodu HTML, który napisaliśmy w przeglądarce. To robi przeglądarka. I potem bierze stąd, jakie są na przykład klasy i patrzy w CSS-ie, jakie style musi zastosować tych poszczególnych rzeczy i potem to wyświetla. Już z tego to wyświetla, a nie z HTML. Ale to wszystko się dzieje bez naszej ingerencji i automatycznie. I to nam pozwala, ta reprezentacja w Document Object Model, pozwala tak naprawdę na współczesny internet, bo możemy zmieniać zawartości różnych tekstów. Czyli jeżeli na przykład ktoś się zmieni z dostępnego na niedostępny na Facebooku, to oni nie muszą przeładowywać całej strony, tylko wiedzą, gdzie muszą zmienić klasę, żeby kółeczko się zmieniło z zielonego na to puste. Nie wiem, czy to robi jakiś sens dla was. To ma jakikolwiek sens, tak jak to mówię, ale chodzi o to, że to nam pozwala na modyfikację tego, co widzi użytkownik, bez potrzeby przeładowania całej strony. Czyli można tak jakby zmienić HTML. Tylko że my do tego HTML-a już nie docieramy, bo wszystko już żyje w tym domie. Czyli HTML, tak jak mamy stronę, która... HTML już się nie zmienia. On dostał jakiś tam HTML, sobie go przetworzył i już tylko żyje w tym drzewie domu. Czyli jakby patrząc na nazwę, czy ja dobrze powiem, przepraszam, Document Object Model, czy to jest jakby modelowanie jednego obiekciku, tej kropki na przykład, w ramach całego dokumentu, czyli HTML, czy to jest... Tak mniej więcej, czyta? W sensie każdy znacznik staje się takim obiektem tam. Czyli tak jak wróćmy tutaj, to jest taki dokument, to jest dokument tak. Tekstowy, to jest tak. Suchy tekst i on ten dokument przetwarza na właśnie takie drzewo obiektów, czyli to jest obiekt i ten obiekt posiada swoje dzieci, te dzieci posiadają rodzica i tak dalej. W sensie taka cała ta hierarchia jest zachowana, dlatego na przykład jak ustawiamy, jak mamy kilka elementów o różnych klasach i na jednym z nich ustawimy font size, to wszystkie dzieci wiedzą, jaki mają mieć font size. To się wszystko dzieje tutaj. I to, co nam pozwala, to z czego dbać, to jest jak gdyby CSS, to jest renderowanie, pokazywanie tego. Natomiast mamy jeszcze eventy, czyli to, co pozwala nam na interakcję z tym wszystkim. Czyli tutaj mamy przykład trochę uproszczony, mamy nie unordered list, która ma jeden element, który ma jeden link, jeden anchor, jeden znacznik A. I teraz co się dzieje, jak klikniemy w taki znacznik, w przeglądarce, zanim, abstrahując od tego, że tam jest jakiś link, do którego to prowadzi, jak klikniemy w taki znacznik A w przeglądarce, czyli to jest wycinek tego drzewa domu, odpowiadając temu, jak klikamy w ten znacznik, to w tym drzewie pojawia się event kliknięcia. I my możemy w JavaScriptie nasłuchiwać na ten event. Czyli możemy coś robić, jak to kliknięcie się wydarzy. Przykładem jest na przykład ta strona, na której mam moją prezentację, bo ona nasłuchuje na moje kliknięcia klawiaturą i w zależności od tego,
który klawisz nacisnąłem, odpowiednie rzeczy się dzieją, ale cała strona się nie przeładowuje. I tutaj jest ważna koncepcja bombeldowania tych kliknięć. Czyli jeżeli klikniemy, jeżeli mamy to drzewo dom i klikniemy w jakiś element gdzieś w tym drzewie, to to wydarzenie kliknięcia nam się nazywa bombelkowaniem i ono nam bombelkuje do wszystkich swoich rodziców, aż do samej góry, czyli aż do HTML, do tego tam, czy tam body, aż do body. Tak. I mamy różnych takich eventów, które możemy słuchać, mamy ich dosyć dużo. Mamy kliknięcia, mamy hover, czyli jak na coś najedziemy myszką, mamy key down, czyli jak się wciśnie przycisk, mamy touch dla telefonów, to są różne eventy. Mamy scroll, jak coś przebijamy, to stąd się biorą te ładne strony, co się rzeczy w różnym tempie przebijają. Mamy focus, jak klikniemy na pole tekstowe. Mamy copy, jak coś wklejamy. Mamy submit, jak wysyłamy formularz. Mamy resize, nawet jak zmieniamy rozmiar przeglądarki. I tu do gry wchodzi druga składowa dzisiejszych zajęć, czyli jQuery. Ponieważ Document Object Model jest implementowany w przeglądarce, a nie przez programistów, to jeszcze jakiś czas temu było tak, że każda przeglądarka miała swoje działanie tego. W sensie to nie było takie same wszędzie. Tak jak działało to różnie w różnych przeglądarkach. Wtedy powstało takie coś jak jQuery, które jest biblioteką, którą my będziemy się tu zajmować, ponieważ ona pozwala nam ujednolicić nasz kod. Czyli dzięki jQuery mamy pewność, że nasz kod będzie działał we wszystkich przeglądarkach. Na szczęście to już jest coraz mniej potrzebne, ale wciąż jQuery jest przydatne. I teraz przejdziemy do ostatniej demonstracji, czyli zrobimy, to jest tylko dla Was potem, jeśli będziecie korzystać z tej prezentacji, a ja Wam pokażę, jak można nasłuchać na kliknięcie jQuery. Czyli mamy, to jest kod tej strony, którą mamy tutaj, hello.class. Tutaj dodałem trochę bootstrapa, żeby to jakoś wyglądało, ale poza tym nic tutaj nie ma. Czyli żeby jQuery jest biblioteką JavaScriptową, więc musimy go to w ogóle do takiej strony dodać. To będziecie w warsztatach, będziecie do swoich stron dodawać jQuery, to się wchodzi na stronę jQuery i można przekopiować, tak, skryptowy. Wtedy jak odświeżymy stronę, to on nam ściągnie jQuery z serwerów jQuery. Sposób, żeby to sprawdzić, jest taki, żeby otworzyć konsolę. O, i nie działa. Jak piszemy dolar, to powinno nam się pojawić właśnie, że dolar jest synonimem jQuery. jQuery się używa poprzez dolar. Można też pisać po prostu jQuery. To znaczy, że jQuery mamy i ściągnęło się i że działa. I teraz, żeby użyć jQuery, musimy dodać skrypt JavaScriptowy, czyli stworzyć nowy plik, który nazwiemy js.js, czy to script. Tak. I stworzymy sobie nowy w naszym katalogu, stworzymy sobie taki plik. On nam się tutaj pojawił w drzewie plików. I teraz możemy używać jQuery. Jest taki, żeby używać jQuery trzeba rzeczy odpalić wewnątrz Document Editor. Teraz to jest, po prostu będziemy to wklejać.
na nowych światach kontroli wam wytłumaczą, czemu tak jest, ponieważ czas mi się kończy. Mamy tutaj guzik. W naszym kodzie HTML guzik ma klasę button i żeby, jako taka szybka demonstracja, żeby nasłuchać na wydarzenie, na kliknięcie na taki guzik, musimy wpisać $, po czym możemy używać selektorów takich jak w CSS-ie tutaj. Czyli robimy $, nawiasy i potem w cudzysłowiach taki selektor jak w CSS-ie. Jeszcze w tym przypadku guzik ma klasę btn, tu użyjemy tego. I potem piszemy .klik i tutaj musimy przekazać funkcję. I ta funkcja oznacza to, co się wykona, jak klikniemy. I użyjemy tutaj takich budowanych funkcji alert, żeby pokazać. O, teraz jak klikniemy learn more, to dzieje się to, co kazaliśmy, żeby się działo. I to koniec. A musisz jeszcze pokazać nam ten kod? Jasne. Czyli to, co się dzieje tutaj, to do wszystkich elementów, które mają klasę btn, na kliknięcie wykonaj tę funkcję. A ta funkcja wykonuje, wyświetl takie okienko, ale równie dobrze mogłoby być tutaj, moglibyśmy na przykład zmienić CSS, czyli moglibyśmy znowu znaleźć ten element i tutaj zostaje CSS. Po takiej zmianie, jak tutaj klikniemy, to ten guzik nam się rozrośnie. Dobra. Czy jakieś pytania są? Czy przechodzimy do Waszych danych? Yeah.